Spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, że ludzie z miłości do luksusu są w stanie poświęcić nawet życie, przy czym nie jest to ich życie, tylko życie kogoś innego. I z tego powodu dzisiaj porozmawiamy o kawie, a tak dokładniej mówiąc o kawie Kopi Luwak, która jest uznawana za najdroższą kawę świata, która jest bardzo niedostępna i która nieuchronnie wiąże się z okropnym cierpieniem zwierząt, więc zanim zdecydujecie się na kupno, a następnie spożycie tej kawy, zapoznajcie się lepiej z moim filmem. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do rzeczy. Zaczynając od genezy, Kopi Luwak to kopi w języku lokalnym oznacza kawa, a luwak to jest określenie na to zwierzątko, na łaskuna palmowego, którego zdjęcie pojawi się tutaj, który to jest głównym bohaterem tego całego procesu. Produkcja Kopi Luwak polega bowiem na tym, że ten śliczny łaskun, który ponoć ma bardzo miękkie futerko, nie wiem, bo nie miałam okazji na żywo zobaczyć, on sobie zjada owoce kawowca, przy czym on strawia tylko owoc, natomiast nie strawia ziarna. To ziarno jest poddawane różnym procesom w wyniku jego enzymów trawiennych, też podlega częściowej fermentacji, no i ten łaskun, czy tam luwak, kto jak woli, wydala te ziarna, no i one są później ręcznie jakby wydobywane i oczyszczane i później poddawane tam jeszcze jakiejś takiej obróbce lekkiej i w ten sposób powstaje kawa Kopi Luwak. Wszystko wydaje się być jak najbardziej w porządku, no bo w końcu jakieś fajne zwierzątko, które trochę wygląda jak szczurek, trochę jak kotek, sobie zjada owocki, mieszka sobie na Bali, gdzie Bali przecież jest takie ładne, to jest raj dla turystów, nawet kilka lat temu był taki szturm, że wszyscy polscy celebryci na Bali odnajdywali siebie, no więc w czym może być problem? No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. Z tego, co sprawdzałam w internecie, kilogram kawy Kopi Luwak może kosztować nawet 2000 zł. Wynika to z tego, że rocznie produkowane jest tej kawy bardzo mało. Z tego, co widziałam, między 300 a 400 kg jakby łącznej produkcji. Głównie tą kawą interesują się Japończycy, Amerykanie, natomiast to się zmienia. W Polsce też można ją teraz dostać. Oczywiście nie w każdym sklepie, no w Warszawie wiem, że jest jedna restauracja, która oferuje tę kawę na pewno. Ja oczywiście nie piłam tej kawy, robiłam ten research tylko do celów merytorycznych. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że tę kawę jakby rozpromował podróżnik Tony Wilde i to za jego sprawą świat usłyszał o tej kawie, bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że ta kawa jest ponoć jakaś taka łagodna w smaku, ma charakterystyczny aromat, nie ma tej goryczki i ci, którzy ją piją, właśnie chwalą, że ona jest warta tej ceny. Natomiast, no właśnie, przez to, że ta kawa jest taka droga, przez to, że jest niedostępna, no ludzie bogaci, którzy jadą sobie na Bali, przykładowo, no chcą tej kawy spróbować, chcą sobie ją kupić, tak? No bo kto bogatemu zabroni? No i kupują. Wiadomo, że jak jest popyt, to jest podaż. Tutaj, no, kraje Azji Południowo-Wschodniej, no, nadmiernie bogate nie są, tutaj się nie oszukujmy, tak? To nie jest tak, że Azja Południowo-Wschodnia to jest luksus jak Singapur. No nie, tam panuje bieda, tam warunki życia są średnie i średnie wypłaty też są raczej niskie. Przeliczając to na stawki polskie, to w ogóle zarobki są okropne. I no nic dziwnego, że ci ludzie jak zobaczyli, że można zrobić interes na luwaku, no to zaczęli sobie go robić, tak? Luwaki w naturze są to zwierzątka bardzo towarzyskie, energiczne, one się ze sobą bawią, biegają, no są takimi, że tak, one lubią być w grupie. Natomiast na tych rasowych hodowlach, które teraz tam mają miejsce, luwak każdy żyje w osobnej klatce metalowej. Ja widziałam te zdjęcia i to naprawdę jest okropne. Ja tego nie będę tutaj wrzucała, bo to jest straszne. Te luwaki są pojedynczo, gdzie, tak jak już mówiłam, luwaki są zwierzętami towarzyskimi. I zabieranie ich od
kolegów czy koleżanek, to jest po prostu straszne. Dalej, luwaki są wspólnie w klatkach tylko w celach prokreacyjnych. To jest znowu, luwak nawet nie ma jak się, że tak powiem, socjalizować, bo luwaka się tak wkłada do tej klatki, żeby był nowy luwak, żeby było więcej pieniędzy. Mnie to bulwersuje. Co się dalej dzieje? Nie wiem, czy wiecie, ale luwak, no jak się pewnie domyślacie, jest to zwierzątko, które w naturze żyje na łonie natury i luwak je różne rzeczy. On sobie zjada te owoce kawowca, bo je lubi, ale on je też inne rośliny, a przez to, że żyje w tej klatce, to Indonezyjczycy karmią go tylko tą kawą, żeby on więcej tego przetwarzał. Luwaki mają niedobory, luwaki chorują przez to, że są źle odżywione. Luwaki mają bardzo, bardzo wysoką śmiertelność w tych hodowlach, bo nie dość, że są niedożywione, są samotne, cierpią, są w złych warunkach. Nikt ich nie leczy, bo się nie opłaca. Co jeszcze? W ogóle skandalem dla mnie jest to, że oni, te luwaki, faszerują lekami uspokajającymi po to, żeby luwak w tej klatce siedział cicho, mówiąc kolokwialnie, i żeby, no wiadomo, jeżeli jest zwierzątko towarzyskie, to ono po zamknięciu w klatce będzie wyło, będzie smutne i tak dalej, więc żeby ono nie przeszkadzało, to po prostu się je faszeruje lekami uspokajającymi i te leki to też działają jeszcze bardziej negatywnie i jeszcze wzmacniają to, że ten luwak jest niedożywiony i że jest głodny. I po prostu to zwierzątko umiera, zdycha w cierpieniach. I to jest straszne. I my za to płacimy jako postępowi, bogaci ludzie z krajów pierwszego świata. Mnie to naprawdę bulwersuje, bo łaskun sobie niczym nie zasłużył na to, żeby robić z niego maszynkę do robienia kawy, tak? Bo kawę sobie można kupić w pierwszym lepszym markecie za 15 zł za pół kilo. Mieloną i ona wcale się niczym nie różni od tej super kopiluwak, bo efekt picia kawy ma być taki, że kawa ma nam dać energię, a nie można czerpać energii z cierpienia małego, słodkiego luwaka. No wyobraźcie sobie, że jesteście łaskunem i ktoś was zamyka w klatce jakiejś okropnej, brudnej, trzyma was tam i po prostu no, nawet nie możecie się z kolegą pobawić czy koleżanką, a potem was zabija, bo was doprowadza do takiego stanu wycieńczenia organizmu, bo chce tylko kawy. To jest skandal i ja uważam, że nieetyczne hodowle powinny być natychmiast zamykane. Ja nigdy nie wypiję kawy kopiluwak, bo i nikomu tego nie polecam, bo to jest znęcanie się nad zwierzętami. Ja jestem przeciwniczką ferm, tych wszystkich hodowli futerkowych i nie tylko. To jest skandal. To jest po prostu nieludzkie, niehumanitarne i bieda nie usprawiedliwia tego, że się luwaki wykorzystuje i że się je męczy. Bo luwak po to został tak stworzony, że żyje sobie na ładnej wyspie w Indonezji, żeby on na tej wyspie sobie żył w naturze i żeby sobie skakał po roślinkach i żeby sobie jadł co chce i żeby się bawił z kolegami. A nie po to, żeby go jakiś Indonezyjczyk zamknął do klatki i żeby go tam trzymał i jeszcze głodził i w ogóle jeszcze na prochach hodował. To jest skandal i ja tu jeszcze raz podkreślam, że ta kawa jest nieetyczna i ja nigdy jej nie wypiję i też uważam, że nie powinniście jej pić, bo to jest po prostu okropne i nikt z nas by nie chciał, żebyśmy byli trzymani w klatkach, a luwak sobie na to nie zasłużył. A to jest mój kotek i on też się nie zgadza na to, żeby inne zwierzątka męczyć, bo on bardzo wie, że zwierzątka są po to, żeby było im dobrze i żeby się cieszyły i że nie można się nad nimi znęcać, prawda? Nie wolno. Jestem pewna, że gdyby on się z takim luwakiem spotkał, to by się razem bawili i by byli bardzo słodcy. Więc ja jeszcze raz podkreślam tutaj. Popatrz się do kamery, popatrz. Nie dla męczenia luwaków. Nie popieramy męczenia luwaków. Ani ja, ani kotek nie popiera. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.